6 kwietnia 2009 roku. Trzech Wagarowiczów postanawia pod koniec roku odwiedzić naszą wspólną szkołę, liceum profilowane numer 9 we Wrocławiu przy ulicy Młodych Techników. Numeru nie pamiętam. Po chwili zastanowienia olały sprawę. Lecz... Ale mamy jednego pilnego ucznia, który jednak postanowił wejść do szkoły. Zdecydował się. Gratulujemy. Chwalebny czyn. A, chyba nie w tę stronę dyskoteka. Czyś by zmieniły zdanie. W Tesco nie było kurczaków. Ale bigos był bardzo dobry. A nie rozumiem. Ale z piciem, on chyba był jakiś zakup kontrolowany. Wracają. I po co? Spocone. W pocie czoła. Jednak się przemęczą i pójdą do tej szkoły. Uczyć się. Bardzo dobrze. Dobrze im tak. Bo najważniejsze w życiu jest nauka. A to co? Chyba bardzo aktywny. Widać piękni mężni, młodociani. Młodzi przestępcy. No, ale oni są piękni. No, ale... Co dalej? O! Kogoś tu mamy, czekaj. O, dobry? Dobry. Jak tam? Jak tam panie Dziomek? Nie, nie mamy niestety. A jakie pan ma tu zadanie tutaj? Panowie trzeba, bo sprzątam czasem trzeba. Security też musi być. A jak tam uczniowie się sprawują? Rzecz mi cała... Mało, spokojnie. Tego pana też tu. Spokojnie, spokojnie. No nie, jak mi to dopiero zamiatałem. No, my tam jest tą kamerą. Idźcie sobie, gdzie idzie kamera. O, płacę. No to męski film, tak, dla prawdziwych mężczyzn. Ups. Nie, nie, macie panie? Nie. Sami nie palący. Dobrze? Świetnie. Tak, prawdziwa męska toaleta. Ale to do rozgrywki. O, panowie, przepraszam. Co mi powiedzieć? To też jeden prawdziwy mężczyzna. To idziemy dalej. Dzięki, Belek. Tak. Ciekawsza rzecz. Co się dzieje w szkole w Gdybec? Kurczę, dawno takich kolejek tu nie widziałem. Ja się po co? Nie ma potoku, no! Pan Tadeusz? Która koca? Przeziębny Giżyński. NPNO! Dziennie! Może być elo. Tu. Wad mi z tymi ręcoma! No tu, ślepysz! Kurde, ja wad mi dał czytelnik książki czytać! Z książką, ale książka! Do widzenia! Do widzenia! Dzień jak co dzień, liceum profilowane numer 9. Trzecia BM opuszcza szkołę. Dobra, daj czystą! No bo po błotnie musiało być, daj czystą wodę, no!